Jacek Santorski, psycholog społeczny, psycholog biznesu, doradca przedsiębiorców, wykładowca i mentor, twórca Akademii Psychologii Przywództwa. I tak jak słuchałam tutaj cały dzień tych wystąpień, byliśmy w różnych perspektywach uczenia się z porażek biologicznej, osobistej, biznesowej. I myślę, że nie do przecenienia jest lider, który będzie tworzył, właśnie będzie umacniał kulturę uczenia się na błędach i niepowodzeniach. I właśnie teraz oddaję głos o przywództwie jutra pan Jacek Santorski. Dzień dobry. No, jak na dobrą konferencję o porażkach przystało, mam świeżą porażkę. Trwa od ładnych paru tygodni bardzo intensywna praca nad marketingiem, promocją i spowodowaniem, aby zaistniała na rynku książka moja i Pawła Oksanowicza pod tytułem I refleksja przywództwie jutra. Jeszcze wczoraj wieczorem na LinkedInie zawiesiłem zapowiedź książki, a w nocy dostałem wiadomość, że na stronie tytułowej jest błąd i że trzeba rozmontować cały nakład. Na szczęście książka była zszywana, a nie klejona, aby wydrukować stronę bez błędu, poczekać aż wyschnie, a potem no, nie wkleić, a wszyć ją z powrotem i że zajmie to przynajmniej kilka dni, ponieważ nakład jest ambitny, a jednak tego nie robią roboty, tylko to muszą zrobić ludzie, którzy posiedli różne rzemieślnicze umiejętności. I mam przed sobą tydzień spotkań promocyjnych. To akurat było nastawione na to, żeby służyło finałowi naszego działania od kilku lat na temat uczenia się z porażek, aczkolwiek też zakładałem, że w jakimś momencie pokażę książkę i powiązałem tytuł z jej tematem. Dzięki temu, czego się można nauczyć, to przypomnieć sobie stare nauki, bo ja kiedyś byłem wydawcą i pamiętam, że 20 lat temu osobiście albo ktoś z mojego sztabu siedzieliśmy w drukarni, nawet nocowaliśmy, nie tylko żeby sprawdzić, czy wszystko działa, ale czy nie ma jakichś pomyłek, ale nawet jak siedzi kolor, jak to wszystko działa. Tutaj zdałem się na proces, no i ten proces pokazał, że ma swoją dynamikę. Natomiast będę mógł odnieść się do innych książek, dwóch, zwłaszcza jednej, która zdążyła zaistnieć na rynku. Jest ze mną związana o tyle, że miałem udział w powstaniu jej tytułu, natomiast jest to inny wydawca, inny obszar. Książka się w szczególny sposób wiąże z naszym tematem, co traktuję jako nasz temat. No, bo my w tym gronie, w którym tu teraz jesteśmy, no, począwszy od inicjatorów też choćby dzisiejszego spotkania i tworząc pewne też środowisko, no, zaczęliśmy pewnie od tego, że oswajaliśmy tak zwaną porażkę. Potem pokazywaliśmy, że niepowodzenie, jeżeli jest przyjęte, ujawnione i opracowane, nie musi stawać się porażką, zwłaszcza w dalszym ogólnym bilansie, bo okazuje się, że no nawet była strata i emocjonalna, i materialna, a z drugiej strony wartość tej lekcji może, często tak bywa, nawet z czasem się okazuje przewyższać te straty, chociaż no, to, co przeżyliśmy po drodze, było też nasze. Myślę, że mamy już za sobą taki etap, kiedy też nas krytykowano, że tworzymy taki excuse dla tych, którzy są niedokładni i którzy zdarzają się błędy i że chodzi o tworzenie jakiegoś takiego klimatu pobłażliwości, ponieważ też wiem, że z różnych warsztatów na temat porażek wiadomo, że z jednej strony to jest taka magia i uczestnicy tych warsztatów z uwagą słuchają i empatycznie przyjmują zwierzenia i historie z tych niepowodzeń czy ograniczeń, o których uczestnicy, prezenterzy opowiadają. Z drugiej jednak strony z wielką sympatią, troską i szacunkiem zadają bardzo wiele pytań, które
no może nie są pytania, gdzie ty byłeś wtedy, gdy, natomiast jakie były pierwsze symptomy tego, co się potem zdarzyło, kto je dostrzegał, czy można było przewidzieć, czy nie można było przewidzieć, czy miałeś alternatywy. Po prostu dosyć szybko spotkania, które miały taki charakter, powiedziałbym, katarktyczny, które też były nam potrzebne, że po prostu akceptujemy i zwierzamy się, i to jest przyjęte. Zamieniły się właśnie na różnego rodzaju spotkania edukacyjne. Ja dzięki pracy z Państwem, dzięki temu, że mam poligon w postaci uczestników naszej Akademii Psychologii Przywództwa, w tym roku było to blisko 120 osób, które pomimo przejścia z realu na digitalną formę pracy intensywnej, osobistej, w małych grupach dotarły do finału, ukończyły Akademię, a potem zrobiliśmy dodatkowe spotkanie w realu. Chociażby poprzez ich doświadczenia zdaję sobie sprawę z tego, że kwestia nastawienia, postawy, klimatu związanego ze stosunkiem do niepowodzeń i opracowywaniem ich staje się jakimś może nie standardem wszelkich korporacji, ale na pewno jakąś dobrą praktyką, która jest coraz częściej rozpoznawana jako pożądana i której coraz więcej się mówi. Powstaje pytanie, co będzie dalej? Gdy przygotowywałem finalny rozdział książki i przywództwo jutra, refleksję o przywództwie jutra, dotarłem do książki, która wyszła tuż w Stanach Zjednoczonych, tuż przed złożeniem naszej do druku. To była książka The Future Leader, Lider Przyszłości, Jacoba Morgana, która jest to autor, który nie pierwszą pracę, która zawiera zbiór różnego rodzaju prognoz, trendów, które po części się potwierdzają, dlatego że on do tego podchodzi empirycznie. On po prostu przeprowadził pogłębione ankiety i wywiady z kilkuset liderami i kilkunastoma tysiącami ich pracowników i ich pytał, jakie są ich prognozy i przewidywania. Czasem się okazuje, że my to wszystko szóstym zmysłem, czy bardzo wiele z tego czujemy, co ma się zdarzyć. I teraz jedna z głównych, taka powiedziałbym szczególnie poruszająca tez książki na temat przywództwa jutra, już w finale książki, gdzie są wskazówki, mówi: myśl jak w laboratorium, a nie jak w fabryce. To jest wizja tego, co będzie potrzebne za kilka, za 10 lat. Fabryki są linearne, zorientowane na procesach, procedurach, raczej kultywują status quo. To jest jakoś potrzebne, ten element konserwatywny, zwłaszcza w obszarze produkcyjnym, no, wymaga integracji z bardziej twórczym, kreatywnym, bardziej otwartym, w której też działa taka magia i. I laboratoria, pisze autor, obejmują błędy. Uwzględniają to, że ciągle używamy różnych danych, które napływają, które są weryfikowane, że eksperymentujemy, że łamiemy konwencje i że współczesny lider dziś, a na pewno jutro, nie będzie w stanie w tym gwałtownie zmieniającym się na dobre i na trudne czasem świecie uchronić się od błędów po drodze i jednocześnie uczenia się szybko i wykorzystywania tego, czego się z tych błędów i z tych wniosków uczymy w nowych sytuacjach i w nowych scenariuszach. Więc popatrzcie, nasze działania takie trochę autoterapeutyczne związane z tym, żeby no, pomóc sobie pogodzić się z tym, że mamy prawo nie być doskonale, nie bywać doskonali, chociaż lepiej jest oczywiście tam, gdzie wychodzi bezpieczeństwo, życie ludzi, po prostu tworzyć taką dbałość, taką troskę, takie standardy, żeby akurat tu tego uczenia się z porażek prawie czy praktycznie nie potrzebować. Doszliśmy do tego, że dzisiaj mówimy o merytokracji jako